Chciałem coś za zaproszenie. Drodzy Państwo, będziemy rozpoczynali. Witam bardzo serdecznie w Międzynarodowym Centrum Dialogu. Moje nazwisko Krzysztof Czyżewski i razem z Zespołem Pogranicza gospodarzymy temu miejscu, a uczestniczycie Państwo w... Nie słychać. Tak. No musimy sobie jakoś pomagać i rzeczywiście zwracajcie Państwo uwagę, jak tylko będzie problem ze słyszalnością. To już jest tradycja w Dworze Miłosza, że staramy się tą tradycję Pogranicza nie upamiętnić, tylko kontynuować, zadawać jej ciągłość, pytać o to, jak można to dziedzictwo pograniczne, ludzi Pogranicza wpisać w kontekst spraw nowoczesnych, które nas obchodzą dzisiaj i jutro. I te spotkania pod tytułem pamiętanie, tak jak za chwilę będzie pamiętanie Miłosza, to są spotkania, które nie zwracają nas za bardzo ku przeszłości. Raczej to jest takie pamiętanie, a przynajmniej tak staramy się pamiętać, żeby wpisywać tą pamięć w dzieło przyszłości i w te zagadnienia czy pytania, które nas najbardziej niepokoją. Także witam Państwa bardzo serdecznie na pamiętaniu Havla, niezwykłego człowieka pogranicza, środkowoeuropejczyka, i mam wielką radość i zaszczyt przedstawić Państwu grono gości, zarówno, i teraz tutaj muszę się głęboko zastanowić, Czech, Słowacji i Polski, bo te tożsamości pograniczne, nie wiadomo, gdzie się Słowacja kończy, zaczyna czeska tożsamość. Myślę teraz o Martinie Szymeczce, który, jakbyście Państwo zajrzeli do jego biogramu, to jest i Słowak, i Czech, i Czechosłowak. Więc tym bardziej dobrze się powinien czuć, myślę, na pograniczu. Ale chcę przedstawić Państwu krótko naszych gości. Marta Szymeczkowa, witamy Cię, Marto, bardzo serdecznie. Działaczka społeczeństwa obywatelskiego, chairwoman właściwie można powiedzieć, ważnych inicjatyw środkowoeuropejskich, między innymi Środkowoeuropejskiego Forum w Bratysławie, organizowanego przez cały szereg lat, w którym uczestniczył również Václav Havel. Adam Michnik, witamy Adamie, bardzo serdecznie. Przyjaciel Václava Havla, towarzysz boju w zmianach, które w tej części Europy się dokonywały z ich udziałem. Michał Żantowski, witamy bardzo serdecznie. Dyplomata przez długi czas, szef Kancelarii Prezydenckiej Václava Havla, ambasador w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Izraelu, a obecnie szef, dyrektor Biblioteki Václava Havla, też autor jego biografii i to tej ostatniej, też niekonwencjonalnej, która pokazuje Havla jako mistrza kuchni. Więc jest również, bardzo się cieszę, że jest z nami. Jest z nami Martin Szymeczka. Witamy, Martinie. Martin jeszcze jako bardzo młody człowiek zaczynał w opozycji antykomunistycznej w Czechosłowacji. Jest pisarzem, dziennikarzem, był zarówno redaktorem słowackiej gazety SME, jak i czeskiej gazety Respekt. W Polsce niedawno ukazała się jego bardzo ciekawa książka Słowacja, historia obojętności, którą bardzo Państwu polecam. I będziemy też chyba do tej książki nawiązywali w rozmowie. I jest wreszcie z nami Sławomir Sierakowski. Witamy bardzo serdecznie.
krytyka polityczna, pisarz, autor opracowania książki Czesława Miłosza, nawiązując do tego kontekstu również. No i jest z nami inicjator właściwie tego spotkania, któremu zawdzięczamy samą ideę zorganizowania tego spotkania. Powiem tylko Państwu, że to jest drugie w Polsce spotkanie. Pierwsze odbyło się na pograniczu czesko-polskim w Cieszynie wokół myśli Wacława Havla. A teraz jesteśmy na drugim krańcu w Krasnogródzie. Inicjatorem tej idei był wspaniały tłumacz, przyjaciel Wacława Havla, Andrzej Jagodziński. Witamy cię bardzo, Andrzeju, i dziękujemy. Zanim przejdziemy do dyskusji o Europie Havla, chciałbym poprosić Michała Żantowskiego, żeby powiedział kilka słów o samej wystawie. Część z Państwa już tą wystawę widziała. Ci, którzy nie zdążyli, bardzo zachęcam, żeby po spotkaniu zajrzeć w tą przestrzeń niewidzialnego mostu. Ale jakbyś, Michale, mógł słowo powiedzieć o samej wystawie. Bardzo proszę. Ne funguje tak. Funguje? Funguje. Děkuji, dobrý den. Ta výstava se představuje tak trochu sama, jmenuje se Politika svědomí. Je dílem Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze a knihovny naší Václava Havla. Spolu pořádají Ústředí českých center Ministerstva zahraničních věcí, přeložil jí do polštiny Andrzej Jagodziński a sestává z 27 panelů, které jaksi ilustrují pravdu, která je zcela prostá, ale na kterou se každý den zapomíná, že politika je morální činnost, že politika je... Dzień dobry Państwu. Wystawa się właściwie sama prezentuje, nosi tytuł Polityka i moralność. Składa się z 27 plansz. Została stworzona wspólnie przez Bibliotekę Wacława Havla z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w bibliotece oraz w Instytut Badań nad Ustrojami Totalitarnymi w Pradze, a organizatorem tej wystawy są czeskie centra, czyli Centrala Czeskich Center w Pradze. Polska wersja została stworzona na prośbę Czeskiego Centrum w Warszawie. A główna idea jest taka, że no właściwie dosyć prosta, chociaż niekoniecznie codziennie istniejąca w świadomości politycznej, że polityka jest działalnością moralną, znaczy opartą na moralnych zasadach. Polityka jest... Každodenní morální rozhodování nejenom politiků, nejenom parlamentu, ale každého z nás a nejenom o věcech, které mají politický charakter, ale i o věcech, které na první pohled nemají politický charakter. To, jestli se dáme očkovat proti covidu nebo ne, to je morální rozhodnutí. Polityka to działalność, oparta o moralne zasady, która oczywiście jest uprawiana przez polityków, ale jest uprawiana również także przez nas samych w takiej naszej codziennej działalności, choćby kiedy decydujemy, czy będziemy się szczepić przeciwko COVID, czy nie będziemy się szczepić przeciwko COVID. To jest moralna polityka. A poslední věc, tato výstava cestuje po celé řadě míst v Evropě i mimo Evropu a už jsem ji mnohokrát zahajoval.
ale ještě jsem ji nezahajoval nikdy v místě, které by mělo takový genius loci jako dvorek Česlava Miloše, a já jsem hrozně vděčný za tu příležitost to udělat. I wreszcie po trzecie, ta wystawa podróżuje po Europie i nie tylko, właściwie po całym świecie. Ja miałem okazję już ją otwierać, czy uczestniczyć w jej otwarciu w wielu miejscach, ale nigdy jeszcze nie uczestniczyłem w otwarciu wystawy w takim miejscu, które ma taki genius loci jak dworek Czesława Miłosza, i bardzo jestem za to wdzięczny, bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo z tej wystawy, dziękując Michalowi, dziękując Tatianie Languszkowej, która albo już jest, albo za chwilę do nas dołączy, szefowej Czeskiego Instytutu Kultury w Polsce, za to, że mogliśmy ją zorganizować, i cieszę się, że ona jest w otwartej przestrzeni, takiej szerokiej, bo ciężar cytatów, słów Wacława Havla jest tak duży, przynajmniej to jest moje doświadczenie, że potrzebuje przestrzeni, potrzebuje ciszy, medytacji, i byłoby inaczej, gdyby było w małej, zamkniętej sali. Tak wydaje mi się, jest mocne słowo dzisiaj Wacława Havla, jeżeli się go czyta. Zwiedzałem tą wystawę z profesor Ireną Grudzińską-Gross. To nawiązuje do wczorajszego wykładu Toni Judd Lecture, kiedy Irena powiedziała, że szkoda, bo wzięłaby niektóre cytaty o tej budowaniu zbiorowej nienawiści, o czym między innymi traktował wczorajszy wykład, jako takiej łatwej ścieżki mobilizowania wspólnoty w oparciu o nienawiść, wspólnego wroga i tak dalej. Zaczynamy debatę i chciałbym ją rozpocząć, tak jak na początku mówiłem, od zwrócenia się ku przyszłości. Ja pamiętam i chcę pierwsze pytanie zaadresować do Adama Michnika. Pamiętam taki tekst Wacława Havla, Nasze środkowoeuropejskie lęki, w którym on pisał, że my tak dobrze potrafimy cierpieć, przegrywać, tak dobrze wychodzi nam bycie w zniewoleniu, bohaterskie, z oporem i tak dalej, że mamy problem, czy boimy, czy w ogóle zaskoczyła nas sytuacja sukcesu i zwycięstwa, z którym trudno nam się sobie poradzić. I pisze dalej Havel w tym, że w związku z tym wobec historii to nie tylko jest ciężar przeszłości, czy trud, jaki mamy z przeszłością, tylko jest też problem z przyszłością, jakbyśmy się jej bali, jakbyśmy bali się sytuacji, w której jesteśmy zwycięzcy i mamy sami budować czy organizować swoją przyszłość. Jeżeli, Adamie, dzisiaj czytasz Wacława Havla, myślisz o jego obecności i kierujesz wzrok w stronę jutra, to co byś przede wszystkim odnajdywał w jego postawie, w jego myśli, co ma znaczenie dla tego, jak możemy się zmierzyć z przyszłością? Tak. Dzień dobry Państwu. Pytanie Krzysia jest dobre, bo rzeczywiście zawsze, nawet w dawnych książkach, czy u starożytnych Greków, filozofów, czy w Biblii, szukamy odpowiedzi na to, co nas dziś dręczy. A dziś dręczy nas myśl o przyszłości. Kiedy myślałem, co odpowiedzieć na twoje pytanie, to myślę sobie, że są dwie możliwe odpowiedzi, ale obydwie cofają nas do refleksji nad drugą połową lat 30. W tym okresie, kiedy wielki czeski pisarz Karel Čapek pisał swój esej Miejsce dla Jonatana. To jest taki esej,
gdzie autor odpowiada na pytanie, jak sobie radzić, to jest to w 1938 roku, jeszcze przed konferencją monachijską, ale ona już wisiała nad Europą. Jak sobie radzić z sytuacją końca świata, który on znał? No. To był świat, który się wyłonił z pierwszej wojny światowej, świat wartości liberalnych, praw narodów do samostanowienia, świat organizacji międzynarodowych, Ligi Narodów, paktów, i ten świat w sposób brutalny był zdeptany przez dwie potęgi. Imperium Hitlera i Imperium Stalina. I teraz podstawowa odpowiedź czy czapka, w moim przypadku także Havla, jest taka. Przyszłości nie znamy, ale jedno wiemy na pewno i tego nas uczą mistrzowie przeszłości, naszej historii. Wczoraj Irena Gruźnicka mówiła o Kamisie. Mówiła też o Tonim Dżadzie. To są ludzie z tego plemienia. Z plemienia tych, którzy nie poddawali się temu ciśnieniu potęg historii, którzy nie kapitulowali przed tym, co inni nazywali koniecznością historyczną czy geopolityczną. Otóż pierwsza odpowiedź będzie pesymistyczna. Ten świat ginie, on ginie na naszych oczach. On ginie mordowany przez Putina, przez Trumpa, przez Marine Le Pen, przez Orbana, przez Erdogana, przez Bolsonaro, przez Kaczyńskiego i tak dalej. On ginie po prostu. Więc czy zatem tacy pisarze jak Camus czy Orwell czy Hannah Arendt czy Miłosz, czy Leszek Kołakowski, to są po prostu sprzęty muzealne? Czy będziemy na to patrzyli tak, jak ichtiolog patrzy na dawno umarłą rybę, czy gatunek ryb? Że to kiedyś były takie ryby, już ich nie ma? Jest taka możliwość. Ale Havel by odpowiedział, że niezależnie od tego, jak będzie, jedno wiem, że żyję tu i teraz. Hic et nunc. Tak jak odpowiada to Miłosz, odpowiada Orwell, czy Hannah Arendt, czy Camus. I dzisiaj mam do wypełnienia to zadanie, jakie mam. Żyć w prawdzie, żyć w godności, wszędzie budować swoje przestrzeń wolności. W tym sensie podzielam to, co powiedział Misza Żantowski o tym miejscu. To jest taki przykład, jak można budować obszary wolności, gdzie jest inny klimat, gdzie nie czuje się w powietrzu tej trucizny nienawiści, załgania, przemocy. No. Ale jest i druga odpowiedź, że wprawdzie świat Karela Czapka zginął, ale te wartości, których Czapek bronił w swoim eseju, one przeżyły faszyzm i przeżyły bolszewizm i one dalej. To są te takie latarnie w naszych wyborach życiowych. Tych ludzi przez to nie ma, oni odeszli, ale ciągle
sięgamy do ich książek, sztuk teatralnych, malarstwa, filmów, bo tam znajdujemy siebie z naszymi dylematami. Jak w sztukach teatralnych Havla, jak w jego esejach filozoficznych i politycznych. Jeszcze jedno zdanie. Havel bardzo cenił Zygmunta Baumana. Wielokrotnie do tego wracał, cytował go w rozmowie ze mną, mnie na niego odpytywał. Ja się długi czas zastanawiałem, ja jestem ze szkoły Kołakowskiego. W związku z tym do Baumana miałem dystans. No. Ale niedawno wróciłem do tych lektur, bo coś pisałem o Baumanie. I odkryłem takie pojęcie, które u Baumana jest najmniej istotne, pojęcie ambiwalencji ludzkiego losu. Otóż to, co dawało siłę i daje siłę pisarstwu Havla, to nie tylko zgodność pisarstwa z postępowaniem, z jego życiem, ale także to fantastyczne wyczucie ambiwalencji, tej niejednoznaczności. Tutaj mówiliśmy, że Havel nie był człowiekiem religijnym. W Cieszynie rozmawialiśmy o tym. Nie był, ale jednocześnie przestrzegał przed bezmyślną wiarą w cywilizację zbudowaną na ateizmie. Społeczeństwo zbudowane na ateizmie jest o coś uboższe. To nie jest przypadek, że do bliskich przyjaciół Wacława Havla należał ksiądz Tomasz Hanik, katolicki ksiądz. Nawet kiedyś w jakimś wywiadzie on mówił, że jego widział jako swojego następcę na hradzie, jako prezydenta. No. Więc jeśli chodzi o przyszłość, ja bym powiedział tak, Havel zawsze będzie nam towarzyszył. To będzie ten nasz compagnon de route, towarzysz drogi. No. Ale, albo inaczej powiem, dopóki tacy pisarze jak Havel, jak Albert Camus, jak George Orwell, jak Hannah Arendt, jak Kołakowska, jak Czesław Miłosz, dopóki tacy pisarze będą nam towarzyszyć, a wydawnictwo Krasnogródy dba, żeby nam towarzyszyli, za co podziękowanie, tak długo sensownie możemy myśleć, że nasz świat można uczynić lepszym. No przyjaźń z Halikiem, ale też z Dalai Lamą, prawda? Dla Havla również ważna. Chciałbym przy tym wątku się zatrzymać, Adamie, co powiedziałeś, zwrócić się do Michala. Bo jednym z najbardziej poruszających dla mnie cytatów z wystawy jest ten, w której Havel pisze o Europie, że wzięliśmy się do budowy jak gotyckiej katedry tego dzieła, czyli wzięliśmy się do budowy czegoś, co ma odniesienie do wieczności, do transcendencji. Nie używa słów o religii i tak dalej, ale mówi o tym wymiarze wiecznościowym i jakbyśmy w Europie w którymś momencie zapomnieli, że budujemy katedrę, że z tej katedry zrobił się po prostu duży dom, który musi mieć swoją technologię, który musi się cieszyć, że wiele ludzi się tam pomieści i tak dalej. Natomiast jakiś wymiar tej budowli został odjęty. Jak ty na to patrzysz, Michale, i czy widzisz w tym jakąś sprawę, która jest istotna dla jutra, w tym naszym rozumieniu Europy, która jest do zbudowania dopiero? To
není snadná otázka, je to téma téhle diskuze a možná i to téma ilustruje to, že já jsem si k tomu napsal pár velmi chytrých poznámek a poznamenal jsem si je na tenhle ten telefon a zjistil jsem, že tady nefunguje mobilní signál, takže... To nie jest łatwe pytanie. Ja do dzisiejszej dyskusji się przygotowywałem, napisałem sobie kilka istotnych notatek zrobiłem, ale zapisałem je sobie na tym telefonie komórkowym i teraz stwierdziłem, że nie ma tutaj sygnału. Ale ten slovo ambivalence tady už padlo a to slovo platí i pro Havlův vztah k Evropě. Na jedné straně, nebo ne k Evropě, k současné podobě Evropy. Padło tutaj słowo ambiwalencja i to dobrze też się odnosi do stosunku Havla do aktualnej, do formy czy kształtu Europy obecnego. Na jedné straně je Havel celoživotním a nadšeným stoupencem myšlenky evropské integrace, evropského sjednocení, kterou si vlastně bral už z rodinného zázemí. Jeho dědeček byl raným stoupencem evropské integrace. Z jednej strony Havel był właściwie przez całe życie bardzo entuzjastycznym zwolennikiem Zjednoczonej Europy, czy europejskości jako pojęcia. I to jest związane też z jego takim rodzinnym backgroundem. Już jego dziadek był takim entuzjastą europejskim. A w naszym archiwum mamy dopis, który pisze swemu przyjacielowi Jiřímu Kuběnovi, básníkovi, v roce 1952, když mu bylo 16, když v Československu ještě panoval tuhý stalinismus a 8 dní po podpisu Evropské dohody o uhlí a oceli Václav Havel píše svému příteli, hele, zde se rodí nová Evropa. Mamy w archiwum w Biblioteki Wacława Havla jego list z 1952 roku, kiedy jako 16-letni młody człowiek pisał do swojego przyjaciela poety Jerzego Kubieny 16 czy kilkanaście dni po podpisaniu tej umowy węgla i stali europejskiej, która była wspólnoty węgla i stali, która właśnie była początkiem takiego procesu. A kiedy w Czechosłowacji panował to był najgorszy moment takiego najbardziej krwiożerczego, morderczego stalinizmu. Pisze wtedy Havel do swojego przyjaciela Kubieny, słuchaj, rodzi się nowa Europa. A na tomhle tom przeświadczeniu celý život setrval a i jako disident a pak také jako politika od první chvíle sametové revoluce pod heslem zpátky do Evropy prosazoval, podporoval a zasazoval se o vstup České republiky, Československa poté České republiky do evropské integrace. I jako polityk, czy jako wcześniej jako dysydent, właściwie przez całe życie tę myśl rozwijał, kontynuował w okresie dysydenckim i w okresie aksamitnej rewolucji i później już jako prezydent Czechosłowacji, potem Republiki Czeskiej, gdzie kierował się tym hasłem, jakie się narodziło po 1989 roku, czyli powrotu do Europy. Ale nigdy se neumiel docela
stotožnit s tou podobou evropské integrace Evropské unie, jakou jsme po 89. roce nalezli. A on to opakuje velmi důrazně ve svých projevech Evropskému parlamentu k celé řadě evropských národních parlamentů a říká, ta Evropa oslovuje můj mozek, ale ne moje srdce. Ale nigdy się nie mógł całkowicie utożsamić z taką formą Europy czy Unii Europejskiej, jaka istniała. Wielokrotnie o tym mówił w Parlamencie Europejskim czy w różnych innych, przy okazji wizyt w różnych państwach czy w innych parlamentach. Mówił coś takiego, co można by było w jednym zdaniu streścić. Tak, ta Europa zwraca się do mojego mózgu, apeluje do mojego mózgu, ale do mojego rozumu, czy sprawia, że rozumowo ją pojmuje, ale nie sercem. Nie odwołuje się do mojego serca. A explicitně říká, chybí mi etos té Evropy, chybí mi etos, který by pomohl vytvořit tu skutečnou evropskou identitu. A nakonec vyjadřuje obavy, že to pojetí současné evropské integrace je jednou z variant toho, co považoval za zhoubný samospád, samopohyb té technokratické evropské civilizace a v projevu k francouzskému senátu přímo říká, že ta myšlenka toho neustálého pokroku a neustálého růstu, kterou je třeba prosadit po dobrém a když to nebude po dobrém, tak prostě třeba po zlém, je typická evropská myšlenka. Ale wielokrotnie podkreślał, że brakuje mu etosu i że brakuje mu takiego ducha tej Europy i że bardzo mu bardzo wyraźnie mówił, że na przykład w parlamencie francuskim, w senacie francuskim, że taka koncepcja, która mówi o, odwołuje się do tego, czy kieruje się czymś takim, że jest potrzebny tylko i ważny jest tylko wzrost wydajność i wzrost, to jest absolutnie taka technokratyczna, jest absolutnie błędna. Także, abych nemluvil dlouho, Havel aż do samotné své smrti pevně věřil v myšlenku evropské integrace, ale nebyl z její podoby šťastný. Więc żeby nie mówić długo, Havel bardzo do samego końca wierzył w koncepcję czy w ideę integracji europejskiej, ale z tej formy nie był szczęśliwy. Tak, ten jego język na wystawie też Państwo zauważycie, jest bardzo mocny, dosadny, nazywający na przykład konsumpcjonizm jako samozniewolenie, jako nową formę totalitarną, która się wkrada w nasze życie, co nie jest takie częste, prawda, w nazywaniu tej rzeczywistości, w którą weszliśmy po 89 roku. Marto, chciałbym się odnieść do Twojego doświadczenia organizowania Forum Środkowoeuropejskiego i do w ogóle zaangażowania Václava Havla w
etos środkowoeuropejski, opowieść środkowoeuropejską. Ja pamiętam takie forum, to było w 20 lat po 89 roku, w którym uczestniczyłem w Bratysławie, razem zresztą jeszcze wtedy z Wacławem Hawlem, kiedy podsumowywaliśmy 20 lat tego, co było, ale wy żeście nie zamknęli forum środkowoeuropejskiego. Dalej ono jest każdego roku organizowane. Przywołujecie środkową Europę jako punkt odniesienia i kontynuujecie to dzieło. I jak myślisz, na ile środkowoeuropejskość, bo wielu ludzi uważa, że to już jest anachroniczne, prawda, że już mamy Unię Europejską, nie mamy Europy Środkowej, że to są takie tematy przebrzmiałe i anachroniczne. Na ile odnajdujesz tego ducha przyszłościowego, hawlowego w środkowoeuropejskości, którą ciągle, do której się odwołujecie czy praktykujecie? Jak to z twojej perspektywy dzisiaj wygląda? Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że gdyby nie było tego hawlowskiego ducha, albo tej wizji hawlowskiej, abym to powiedziała trochę skromniejsze, prawdopodobnie by nevládalo to fórum pokračovať ďalej, lebo by sa intelektuálne a aj citovo dávno vyčerpalo. Myślę, że gdyby nie było tego wyzwania tego hawlowskiego, to forum środkowoeuropejskie nasze by nie by przestało istnieć, bo nie byłoby tego ducha w nim. Kiedyśmy go zorganizowali pierwszy raz, właśnie aj z taką podporą Václava Havla, było to preto, lebo przede wszystkim sme nechceli dalszą oslavu. A nechceli sme ale ani dalszą niekonečnú zvadu o tom, co sa urobilo zle. Kiedy organizowaliśmy to forum po raz pierwszy, zresztą ze wsparciem Václava Havla, robiliśmy to dlatego, że nie chcieliśmy kolejnych obchodów rocznic, a też nie chcieliśmy kłótni i sporów o to, co zrobiono źle. Chcieliśmy głównie się oprzeć o tą siłę symbolu, tej podstaty, którą jest swobodna a ważna debata. Chcieliśmy się oprzeć o tę siłę, którą daje, czy tę ideę, którą daje swobodna, wolna, niezależna rozmowa, debata. A hneď veľmi rýchlo sme vlastne prišli na to, že to fórum nemôže byť iba československé, ak sa chceme vyhnúť tej sentimentalite a aj tým resentimentom, že musí sa otvoriť celej strednej Európe. I bardzo szybko doszliśmy do tego, że zrozumieliśmy, że to, jeśli to fórum ma uciec od tego sentymentalizmu, ale też właśnie od tych sporów niepotrzebnych, czy kłótni, to nie może ono być wyłącznie czesko-słowackie, musi się otworzyć na całą Europę Środkową. A czasem jsme w podstate dospeli k tomu, że ak to fórum ma być zaujímavé, ak ma priniesť práve tie otázky, ktoré priniesť má, nemôžeme v tej strednej Európe zostať. A po jakimś czasie zrozumieliśmy, że jeśli to forum ma być ciekawe, interesujące, jeśli ma przynosić nowe pytania i nowe odpowiedzi, to nie może ono się ograniczyć tylko do samej Europy Środkowej. Musi się jeszcze bardziej otworzyć. Takže ono sa volá dnes stále Stredoeurópske fórum, ale tá Stredná Európa je pre nás
skôr východiskom. Tam ani už tak veľmi veľa stredoeurópskych speakerov nemáme. Więc ta nasza impreza jest, nazywa się ciągle Forum Środkowoeuropejskie, ale ta Europa Środkowa jest już tylko punktem odniesienia czy punktem odbicia. Tam już w tej chwili większość uczestników pochodzi spoza Europy Środkowej. Ale prawie w tym jest rozhodujący ten stredoeuropski rámec, lebo je nejakým spôsobom pre nás stredoeurópanov prirodzené alebo jednoducho nutné pre náš život otvoriť všetky možné okna. Ale właśnie dlatego ono ma ten wymiar środkowoeuropejski, ponieważ wydaje nam się, że dla nas środkowoeuropejczyków jest absolutnie niezbędne, żeby otworzyć wszystkie okna, żeby zdobywać inne doświadczenia, inne spojrzenia. Lebo inak hrozí, że sa my tu zbláznimy z naszej minulosti, z toho pocitu krivdy a z tej malosti tych naszych sporów. Grozi, bo w przeciwnym wypadku grozi nam, że zwariujemy z powodu tych naszych rozpamiętywania różnych krzywd, tych małostkowości naszych sporów i naszych kłótni. Dziękuję. Podoba mi się bardzo ten obraz środkowoeuropejczyków, którzy otwierają wszystkie okna, że to jest coś środkowoeuropejskiego w tym. Dziękuję i teraz zwracam się do Martina Szymeczki. Pozostając troszkę przy tym temacie, Martinie, ale masz prawo też odpowiedzieć na to pytanie z szerszej perspektywy, ale dla mnie bardzo ciekawe było, zwłaszcza zakończenie twojej książki, to jest Słowacja, dzieje obojętności, ale kończysz to rozdziałem Koniec obojętności i opisujesz rewolucję, która dokonała się w Słowacji, a ja ją czytam w takim kontekście szerszym, europejskim, w którym dokonała się, jak piszesz nawet, czyli zwycięstwo Zuzanny Czaputowej w Słowacji, osoby, której nie wróżono w ogóle zwycięstwa. Wydawało się, że w ogóle nie jest z twardej polityki, że mówi językiem oddalonym od pragmatyki politycznej, językiem otwartym na przykład prawa mniejszości LGBT, i miłości i tak dalej. I mówisz i piszesz, że to była właśnie nie tyle rewolucja polityczna, ile rewolucja społeczna. Że coś się takiego stało, że społeczeństwo słowackie skazane przez media i przez mainstream jakby na to, że jest konserwatywne, kościelne, religijne i tak dalej, że wszystkie badania, ankiety wskazywały na to, że tak mają głosować właśnie, bo są tacy, bo to już jest takie społeczeństwo. Nagle jak pojawiła się alternatywa, pojawił się głos Czaputowej, zupełnie niespodziewanie dla analityków zagłosowało i zwróciło się zupełnie w inną stronę. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawe w całym kontekście europejskim. Jak widzisz i czy to nie jest coś, co Europa Środkowa ma dzisiaj do powiedzenia Europie? Prawda jest taka, że Zuzanu Czaputową poznám relatívne dobre a Česi nám ju závidia, nám Slovákom. A je pravda, že stretol som za posledných 30 rokov veľa politikov a teraz to nehovorím ako slovenský občan, ale ako človek, ktorý... Nestretol som dovtedy človeka, ktorý by v dialogu so mnou alebo v menšom spoločenstve mi tak pripomínal Václava Havla. Akoby myslením a postojmi. Ona nie je filozof, ale napriek tomu. Faktem jest, że znam dosyć dobrze Zuzanę Czaputową i Czesi nam jej zazdroszczą.
Ale faktem jest, że nie spotkałem dotąd żadnego polityka, i to nie tylko mówię o kontekście słowackim czy czesko-słowackim, ale i w szerszym wymiarze, który tak bardzo by mi przypominał Wacława Havla, chociaż ona nie jest filozofem, natomiast pewnym podejściem do polityki czy do kwestii społecznych, czy do tego, jak się no, swoim zachowaniem. To, čo je u nej havlovské, je... A priznám sa, že vlastne to je dnes už výnimočný jav. To je to, čo hovoril Michal Žantovský, že politika je morálna činnosť. A ona má, musím povedať, že áno, ona vníma politiku ako morálnu činnosť. Michal Žantovský mluví už o tym tutaj, že... według Wacława Havla, czy polityka, ale nie tylko według Wacława Havla, że polityka to jest działalność oparta na moralnych podstawach. I ona ma to w sobie. Ona ma to w sobie bardzo wyraźne. Ale napriek tomu Slovensko nie jest, napriek Zuzanie Čaputovej, Slovensko nie jest výnimočné dnes v strednej Európe, ale ani v celej Európe, spôsobom, akým sa spoločnosť správa, to, že ju Slováci zvolili, bola aj šťastná zhoda okolností a istý výsledok nejakej, áno, istého konca ľahostajnosti, lebo predtým tomu predchádzala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ale žebyśmy też nie popadali w jakąś zbyt wielki optymizm. Słowacja nie jest jakimś wyjątkowym krajem nie tylko w Europie Środkowej, ale w ogóle w Europie czy w świecie. Ma te same problemy i trzeba powiedzieć sobie szczerze, że zwycięstwo Zuzany Czaputowej było także, oczywiście to był ten koniec obojętności, jak mi się wydaje, bo poprzedzała te wybory no, tragiczna, dramatyczna historia Jana Kucjaka i Zuzany Kusznirowej zamordowanych. Więc była to paradoksalnie jakiś taki cały szereg również przypadkowych, ale też i szczęśliwych okoliczności, które spowodowały wybór Zuzany Czaputowej. Ale ja by som ešte, ja keď bola téma Václava Havel a Európa, ja si myslím, že Václav Havel má práve to, čo hovoril Adam Michník, má vlastne dvojakú podobu. A myslím, že by sme mali rozlišovať medzi Václavom Havlom intelektuálom a spisovateľom a Václavom Havlom politikom. Ale wróciłbym jeszcze na chwilkę do tego tematu, czy do tego hasła Europa Wacława Havla, bo to zgadzam się z tym, co mówił Adam Michnik, że Wacław Havel ma jakby taką dwoistą rolę, to znaczy trzeba trochę odróżniać Wacława Havla, pisarza i myśliciela, i Wacława Havla, polityka. Ja si myslím, že ako intelektuál by veľmi dobre rozumel tomu, čo hovoril Adam. A myslím si, že to je odkaz, ktorý pre mňa je oveľa vlastne silnejší ako jeho politické idei. Myslím, že ako človek, ako pisarz, či ako myśliciel, Havel doskonale by rozumiał to i podpisywałby się pod tym, co mówił Adam. I jest to być może ważniejsze dla mnie niż Václav Havel jako polityk. Ten odkaz pre mnie
tak ako som aj Václava Havla poznal ešte ako mladý muž, a vždy som si to od neho bral veľmi intenzívne ako na celý život, je, že intelektuál typu Václava Havla vždy v zmysle svojich ideí musí prehrávať, nikdy nezvíťazí. No a to przesłanie, które jakby wziąłem, czy którego się nauczyłem przez moje kontakty z Havlem, a znam go od dzieciństwa, było takie, że intelektualista musi przegrywać. Tak go czytam. Ale to je osud. To je prirodzené. Ale to je naturálne, bo to je los. Z toho pohľadu, keď vidím, že aj ja prehrávam, tak som spokojný. Więc kiedy ja przegrywam, właściwie się jestem spokojny. A paradoksne si myslím, že Václav Havel ako politik bol v princípe víťazom. A paradoksalnie natomiast widzę, že Václav Havel ako politik v zasadzie był zwycięzcą, należał do zwycięzców. Nie to, že sa stal prezidentom, to je skôr prehra pre neho osobne, ale pre nás to bolo víťazstvo. Nie dlatego, że on stał się prezydentem, bo dla niego osobiście to raczej była klęska, ale dla nas to jego zwycięstwo było zwycięstwem. A to, że on sa výrazne zasadil, aby sme sa stali súčasťou Európskej únie, je tiež jeho víťazstvo ako politika. I fakt, że bardzo wyraźne piętno odcisnął na tym, że zostaliśmy częścią Unii Europejskiej, to też jest jego zwycięstwo jako polityka. A ja len premyślam, że czy tam Horesa teraz zabawa na tom z jego zmysłem pre absurditu, że on bol spolu z Arpadom Gencom twórcą idei Vyšegrádskej, vtedy ešte trojky a štvorky, aby sme sa všetci spoločne dostali do Európskej únie a boli tam jej pevnou súčasťou. I teraz się zastanawiam nad tym, czy on tam patrzy teraz na nas z góry z tym swoim fantastycznym wyczuciem absurdu, dla absurdu, kiedy widzi, że przecież on z Arpadem Gencem należeli do głównych architektów najpierw Trójkąta, potem Grupy Wyszehradzkiej, czy Czworokąta Wyszehradzkiego. A że teraz Maďarsko a Polsko sú, alebo ich vlády, sú doslova vlastne akoby nepriatelia Európskej únie. A Česi sú pri najmenšom asi najeuroskeptickejší národ v Európe. A teraz vidí, že co Jak na to reaguje, kiedy widzi, że Polska i Węgry, rządy Polski i Węgier należą do tych z eurosceptyków, czy rozbijaczy Unii Europejskiej, a Czesi przynajmniej są eurosceptyczni w jakiejś swojej większości. A że Słowacy, którzy pôvodne nie w tej Wyszehradzkiej trojce nie byli, lebo jeszcze nie mali swój sztát, sú dnes paradoxne asi najlojalnejší členové Európskej únie. I že Slováci, ktorí vlastne nemieli miejsca początkowo v tej grupie Vyšehradskej poprzez z powodu Meciara, že nagle są v tej chvíli najbardziej lojalnymi obywatelami Unii Europejskiej. Brawo. Dzięki. Sławku, zwracam się teraz do Sławomira Sierakowskiego.
Jak słyszysz, słuchasz Adama Michnika, słuchasz Michala, który mówi o moralności polityki, jak słuchałeś wszystkich naszych wypowiedzi, nie wydaje ci się, że to, mówię teraz do ciebie jako analityka politycznego, tego co śledzi na bieżąco wszystko, co się w polityce europejskiej dzieje, że to jest jakiś idealizm, że to jest oderwane od rzeczywistości, że prawdziwa polityka nie tędy biegnie. Jak na to patrzysz? To jest częsty zarzut stawiany Havlowi i jego dziedzicom, idealiści. Ja wam mogę trochę zazdrościć, bo mieliście też taką epokę, która bardziej pasowała jednak do idealizmu. To jest okres rewolucji, schyłku komunizmu, takie okno możliwości, które się otworzyło przed intelektualistami w polityce, artystami w polityce. No i też taki moment rewolucyjny, który ja znam z doświadczenia z Białorusi, który jest naprawdę zupełnie inną rzeczywistością. Tam wtedy faktycznie wszyscy zamieniają się w aniołów, wszyscy się robią przyzwoici, pomagają sobie. To jest ułamek sekundy, zresztą Havel sam to analizuje, sam o tym pisze. Realistycznie, to znaczy mówi, że to byłoby nawet wbrew naturze ludzkiej, gdyby to trwało zbyt długo. Takie momenty się zdarzają, jeśli dobrze pamiętam, on nawet ma taką kategorię czasową do tego stosuje. Raz na 20 lat Czesi się tak angelizują, powiedzmy. Co i tak uważam za dość częste w sumie. Natomiast ja już zostałem nie z Havlem, tylko z tymi tekstami, z tą myślą, z jakimś przesłaniem. Tak samo jak zostałem z tekstami Kuronia, którego jest jakoś tam obok Adama najłatwiej zestawić z Havlem, ale też podzielić. I to o tym sam Adam pisał, a to generalnie to, co jest ciekawe, to jest to, że myśmy jako, ja jestem też jako wydawca i bardziej się czuję, mówiąc szczerze, aktywistą, albo takim aktywistą łamanym przez analityka, co oczywiście nie jest uczciwe ani jedno wobec drugiego, ani drugie wobec pierwszego, ale już trudno. I to są dwie różne szkoły polityczne, tak mi się wydaje. Znaczy politycznie to może nie, ale teksty dla nas, dla mojego pokolenia, polskich dysydentów, były jednak ciekawsze w tym sensie, że nie tylko przez kontekst polski, ale także dlatego, że to były teksty, które były pisane dla opozycji, która miała dużo większe możliwości działania. Więc Nowy Ewolucjonizm Adama, Kościół Lewica Dialog to były teksty, które były przekładane już na praktykę i były też szkołą politycznego działania. U Havla jest więcej filozofii, więcej moralności, więcej wrażliwości, bo jak rozumiem też w Czechach opozycja nie miała takiego pola do popisu, powiedzmy to kolokwialnie, jak miała polska opozycja. W tym sensie dla mnie, jeśli ja miałem czerpać z jakiejś polskiej myśli politycznej, to oczywiście style politycznego myślenia, czy właśnie teksty Adama, to były takie rzeczy, z których można się było uczyć działania, albo przynajmniej inspirować się, angażować się, jakoś się tym tak uwodzić. I nad tym się zastanawiam teraz, na ile to się obroniło po czasie. Wtedy, kiedy myśmy wydawali Havla i Kuronia, to jednak było to 10, może kilkanaście lat temu. I mam tutaj takie poczucie, nie zaskoczę was, ambiwalencji. To znaczy, z jednej strony wydaje mi się, że się nie obroniło. To znaczy, to nie jest coś, czym żyje dzisiaj, nie wiem, młode pokolenie. To nie jest coś, czym żyje dzisiaj klasa polityczna. To nie jest coś, czym żyje nawet inteligencja polska, nie wiem, jak czeska czy słowacka. Mam nadzieję, że jest inaczej. Ja pytałem, jak prowadziłem tę cieszyńską debatę między innymi właśnie o to. To mnie ciekawiło. Jak Havel jest aktywny, czy faktycznie funkcjonuje dzisiaj w jakiejś świadomości politycznej, nie tylko w archiwum myśli politycznej czeskiej czy słowackiej. W Polsce de facto nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje też, my umiemy albo atakować swoich bohaterów, albo o nich zapominać. Pierwszy przypadek to jest oczywiście Wałęsa, bo oczywiście jak minie 100 lat, to później robimy sobie z nich jakąś tam mit i używamy już tego mitu, tak jak używamy mitu Piłsudskiego czy kilku innych. W każdym razie to wszystko się nie broni jako jakiś rodzaj tego, czym to naprawdę było. Ale z drugiej strony
teksty Havla są dużo bardziej nowoczesne, mają dużo większy oddech filozoficzny niż teksty polskich dysydentów. Adam to napisał wprost, więc ja nie muszę go ukrywać przed Dadamem, ale w tym sensie one są ciekawsze oczywiście. Ale one same w sobie opisują też, dlaczego w pewnym sensie są skazane na porażkę, bo są krytyką taką heideggerowską w tej wersji takiej czeskiej, czyli Patoczki. Dlaczego zawierają w sobie też te czasy ziarno porażki takiej filozofii politycznej, jaka się marzy Havlowi, czy jakiej pisze Havel. Społeczeństwo konsumpcyjne, ta zimność demokracji liberalnej, to że właściwie, że on zestawia ze sobą i w obu przypadkach krytycznie ten posttotalitarny komunizm, ale też posttotalitarną demokrację liberalną. To jest dla niego nie jedno zło, ale to nie jest coś, co jest ideałem politycznym. Ten ideał polityczny jest dalej. Stąd też takie masarykowskie, taki postulat rewolucji egzystencjalnej. Masaryk pisał o rewolucji serc i dusz, Havel o rewolucji egzystencjalnej. I w tym, więc z jednej strony bardzo trudno sobie dzisiaj nas wyobrazić w tym momencie, w którym mamy do czynienia z czymś w rodzaju też takiej normalizacji. Jak sobie popatrzymy na Polskę, na to, co się dzieje w Polsce, to zarazem widzimy ludzi, którzy owszem, jednym się podoba, innym się nie podoba, ale nikt się nie będzie zabijał ani o demokrację, ani o jakiś idealistyczny liberalizm polityczny, ani właściwie, wyobrażam sobie doskonale, że PiS tu może rządzić 100 lat i jeśli to się będzie w miarę dało tak żyć jeszcze lepiej niż Zagierka, to nie sądzę, żeby tu się zebrało więcej niż 3000 ludzi, takich, którzy się naprawdę będą o to zabijać, tak jak Adam, Havel, będą dokonywać takich wyborów moralnych, jak wolność za granicą, czy niewola, ale funkcjonowanie jakieś, czy pozostanie w Polsce w więzieniu, to też Havel o tym pisze, Adam oczywiście także. Natomiast to, co jest optymistyczne i co ma jest też w tych tekstach, to jest to, że jak sobie wyobrażam na przykład to, co się dzieje dzisiaj, to, co można przyłożyć z tych kategorii, z tych pojęć, których używa Havel, na przykład do Białorusi, gdzie mieliśmy do czynienia z rewolucją egzystencjalistyczną. Tam nie było haseł politycznych. Te 500 tysięcy ludzi 16 sierpnia, a właściwie co tydzień 200 tysięcy w samym Mińsku. Białoruś jest 4 razy mniejsza od Polski. I tysiące, dziesiątki tysięcy w innych miastach szło nie pod hasłami, że nie wiem, chcemy takiego rynku, albo nie miały 21 postulatów jak Solidarność, tylko to był taki krótki program polityczny, jednoczący wszystkich i o charakterze właściwie takim przedpolitycznym, czy po prostu moralnym, egzystencjalnym. Życie w prawdzie, jeśli używa Havel tej kategorii, czy tej metafory, to jest właśnie to, o co chodziło Białorusinom. I w tym sensie jest to aktualna filozofia polityczna, czy aktualny opis, czy jakieś stworzenie jakiejś aktualnej siatki pojęciowej ideału i to się broni. No i teraz pytanie jest oczywiście, jak tak pojęty dysydentyzm przyłożyć na przykład do polskich kategorii. Jeśli rzeczywiście ta normalizacja, czyli de facto jakiś rodzaj rozkładu świadomości politycznej, czy takiej świadomości społecznej w sensie tego, co może być przeciwieństwem atomizacji, w której funkcjonujemy, to owszem, też potrzebujemy jakiejś takiej rewolucji w gruncie rzeczy przedpolitycznej, egzystencjalnej. No a jak to robić, to powiem w następnej kolejce. Świetnie, bo będę bardzo ciekaw tego. Ja chcę, bo wspomniałeś Jana Patoczkę i przypomina mi się jego porównanie człowieka duchowego i intelektualisty. Pamiętacie, on wprowadził to rozróżnienie, że intelektualista to jest ten, który wie i zrobił już wszystko, znaczy jest jakby na dokonanej pozycji, natomiast człowiek duchowy to jest ten, który szuka, który otwiera nowy horyzont. To nie jest związane z pójściem do świątyni, prawda? Tylko to jest mocne poszukiwanie nowych horyzontów. Więc jakby zaczynając, troszkę kontynuując to, co wcześniej powiedzieliście,
powiedzieliście, ale chciałbym, żebyście jeszcze dopowiedzieli z waszych intuicji havlowskich, w jaką stronę nas się zwracamy, to znaczy przed czym tak realnie stoimy, przed jakimi wyzwaniami, jaką prewencją, bo z jednej strony możemy mówić o prewencji czegoś, co nam zagraża, ale z drugiej strony możemy mówić o konstruktywnych konceptach alternatywnych, takich, jakie otworzyła na przykład Czaputowa w Słowacji, prawda, że ta magia tego dziwnego wyboru polega na tym, że nagle się pojawiła jakaś inna alternatywa i ludzie się zwrócili w tą stronę wbrew temu, jak byli wcześniej osądzani, prawda, i jak się spodziewali. To jakby potwierdza to, co powiedzieliście wcześniej, to, co Sławek na końcu mówił, przywołując, bardzo się cieszę, że też przywołałeś białoruską rewolucję, że znowuż nie polityczną, tylko społeczną, czyli mówimy o jakiejś pracy, przemianie społecznej. Irena wczoraj mówiła o Camille i Tony Jadzie w takim kontekście innego bohaterstwa, tak? Nie heroicznego na froncie wojennym, barykadowym, tylko mówiła o codziennym, cywilnym bohaterstwie, którego nam tak w Europie Środkowej brakuje. Jak byście widzieli, Adamie, teraz zwracam się do ciebie, jeszcze kolejne intuicje z tego ducha havlowskiego, w którą stronę powinniśmy pójść? Jaki powinien być nasz teraz program działania? Czy w ogóle... To jest takie moje jedno z pytań, które mam, bo na wystawie jest taki tekst Havla o kulturze, który właśnie mówi, że nie ma demokracji bez właśnie kultury rozumianej jako ciągłe poszukiwanie zmiana. Takiej kultury w mediach my bardzo mamy niewiele. Nie ma, cały czas mi na przykład tego brakuje w Gazecie Wyborczej, wiesz, takiego działu kultury, który by był debatą, a nie relacjonowaniem festiwali czy różnych zjawisk medialnych w kulturze. Ale to jest tylko jedna, nie mamy Unii Europejskiej, która by była inna niż zestaw kultur narodowych. Prawda? Czyli jakby mamy Unię Europejską, która desygnuje kulturę w kompetencje państw narodowych. Mamy różne instytuty narodowe kultury, które działają na forum europejskim, a nie mamy Europy jako projektu kulturowego. Troszkę nawiązuje do tego, co Havel mówił o tej zaniechanej budowli katedry. Nie udaje nam się. Rozpoczęliście, Michał mówił o Europie węgla i stali, potem pojawił się projekt ekonomiczny, najpierw potem polityczny, ale nie mamy kulturowego. Jakbyśmy się bali troszkę kultury, jakbyśmy bali się kultury w tym sensie, że ona odnosi się do spraw, które powinniśmy pozostawić, nie wiem, w sferze prywatnej, w sferze państw narodowych, w mniejszych wspólnot, a nie w szerszym europejskim kontekście. Podpowiadam tylko takie swoje intuicje, ale jak widzisz te nowe poszukiwania, nowe kierunki, w które powinniśmy się zwrócić właśnie w duchu havlowskim dzisiaj? Wiesz, postawiłeś mi tyle pytań, że żebym na nie odpowiedział, to bym musiał napisać książkę na 1000 stron, wiesz, no. To nie potrafię oczywiście. Ja spróbuję się odnieść możliwie krótko. Zresztą nie będzie wcale tak krótko. No. Otóż po pierwsze, ja rozumiem inspirację Havla w ten sposób, że stajemy wciąż wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych, ekonomicznych, technologicznych, ale nasze dylematy są wciąż te same. Jak w jednym z listów więziennych do Olgi, Havel, o, ja pamiętam dobrze, w tej chwili się zawahałem, czy pamiętam to z tych listów, czy z rozmów z nim. On się nagle odwołuje do Jana Husa. Tradycja Jana Husa,
czyli tego, tą ikonę czy czeskiej niezależności w historii, suwerenności ducha. No. Co? I ostrożności takiej. Rozumności, ale i ofiarności. No. Więc w tym sensie ja powiadam, że ci pisarze są wciąż obecni. Oczywiście Sławek ma całkowitą rację, że w pewnym sensie te postawy to są postawy elitarne. No. Ale z drugiej strony to jest niesłychanie demokratyczny elitaryzm. Dlatego, że w tym kręgu tych elit można się znaleźć z własnego wyboru, nie z tu swojego urodzenia, czy znajomości języków, czy wychowania, tylko przez swój egzystencjalny wybór. No. Havel w moim przekonaniu to w ogóle nie był temperament polityka. No. Po czesku była wydana jego korespondencja z Franciszkiem Janouchem, gdzie chyba w sierpniu albo we wrześniu 1989 roku, czyli niedługo przed aksamitną rewolucją, ale kiedy już Polska, Węgry, Niemiecka Republika Demokratyczna, to już ruszyło z kopyta i czekaliśmy, co będzie za chwilę. Janusz się pyta Havla, jak chce wyrazić swoją przyszłość po zmianie. Mówi, wiesz, jeszcze nie wiem, ale niedawno rozmawiałem bardzo z moim przyjacielem Adamem Michnikiem, który mi mówił, że nigdy nie wejdzie do żadnego rządu. On się zastanawiał. No. Kiedy tuż przed śmiercią Havla pisałem, inspirowany przez Andrzeja Jagodnickiego, wstęp do jego pism, to zarysowałem taką formułę, że do 1989 roku Havel dla Czechów i Słowaków był takim rodzajem takiego złośliwego bąka, który gryzie i kąsa, jak Sokrates. Sokrates o sobie mówił, że jestem tym złośliwym bąkiem. No ale w 1989 roku nagle Sokrates stał się Peryklesem. Sokrates został prezydentem państwa, republiki. I tu widać całą ambiwalencję i paradoksalność losu Havla i jego przesłania. No. Ja się wielokrotnie zastanawiałem nad tym. Oczywiście, to co Sławek mówi, to święta prawda. Dziś młodzi ludzie, ich co innego interesuje. Ich bardziej niż Havel interesuje Zygmunt Bauman. Dlaczego? Dlatego, że Havel w gruncie rzeczy przez cały czas odpowiada na sytuację człowieka uwięzionego przez totalitarny system. To jest zmaganie się z totalitaryzmem. Dzisiaj totalitaryzmu nie ma i tam, i w momencie, kiedy Sławek mówi, że jest ten totalitaryzm, no, że się odrzuca totalitaryzm
polityczny i także ten reżim posttotalitarny demokracji. To zapewne to jest prawda dla pokolenia Sławka i dla młodych ludzi. To by nigdy nie była perspektywa Havla. Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że Havel ma w kościach lata więzienia. I on wie, że jednym tchem tych dwóch zagrożeń nie można wymieniać. No. Że to jest dla niego nie do zaakceptowania w ogóle, podobnie jak dla mnie. No. To nie znaczy, że jemu się podobała to, co tam w tym sporze między Andrzejem i Miszą, demokracja liberalna. No. No nie podobała mu się. A komu się podoba? Nikomu się nie podoba. No. Winston Churchill powiedział, to jest najgorszy system sprawowania władzy. Z wyjątkiem wszystkich innych, które już wypróbowano. No to jest ten paradoks demokracji. No. I oczywiście dla pokolenia młodych ludzi, którzy chcą otworzyć jakieś nowe okno na rzeczywistość, ta formuła jest banalna, niewystarcająca. Mi się już podoba demokracja liberalna. Już się nie spodobała, więc no wiesz, bo czas robi swoje, Sławek, no. Ale ja bym powiedział tak, że dzięki temu, że im się nie podoba, to ma swoją wielką wartość. W związku z tym oni mają pewien nonkonformizm myślenia. Havel był nonkonformistą w stosunku do reżimu komunistycznego. Hannah Arendt była nonkonformistką w stosunku najpierw do III Rzeszy, potem w stosunku do stalinizmu oczywiście i w stosunku do makartyzmu. No. Camus. I no to mógłbym tutaj wyliczać, na czym polegały te nonkonformizmy. No, nonkonformizm. Byśmy teraz ze Sławkiem mieli taką debatę, która się ukaże niedługo i w książce, i w gazecie wyborczej. Tak, taka jakby wprowadzenie do książki Merleau Ponty'ego Humanizm i terror. To jest wyrafinowana intelektualnie, można powiedzieć, obrona stalinizmu i stalinowskich procesów. Ja się uparłem, żeby to wydać i to wyjdzie z naszą rozmową. I tam wyraźnie widać, przynajmniej z mojej strony, tą intencję, że warto się uczyć też na błędach. Ta książka Merleau Ponty'ego to wielki historyczny błąd. Ewidentny błąd, ale wielki. Wielki, bo to jest błąd wyrafinowanego intelektualisty. Oczywiście można powiedzieć, że co ludzi to obchodzi? Czy rzeczywiście francuscy robotnicy czytali Merleau Ponty'ego? Był pewien arcybiskup, bardzo inteligentny zresztą, który jeździł na południu Polski po wsiach i tłumaczył tym kobietom wiejskim, że wszystkiemu są winni Merleau Ponty i Sartre, dlatego, że oni tam prawo naturalne nie takie i definicja prawdy nie taka. Natomiast prawda jest taka, że gdyby nie było tych wielkich błędów, i to Havel świetnie rozumiał, by nie było progresu. On patrzył z ogromną... Havel nie był konserwatystą. Nie był konserwatystą. Ja wiem, że to ciebie boli, ale to nie był konserwatysta. Havel był człowiekiem otwartym na progres. On oczywiście widział pułapki progresu. I miał przekonanie o śmiertelności rozumu. Ale on nie był konserwatystą. On nie znajdziesz w jego pismach, ani w sztukach teatralnych nic takiego, co by mówiło, że należy kwestionować zmiany, które nadchodzą. On był bardzo otwarty do młodych ludzi, do undergroundu, do popkultury. To jest coś takiego jak, to muszę powiedzieć, anegdotę. No.
moim guru, mistrzem za całe życie był Kołakowski Leszek. Nauczyciel. Otóż w ocenie 68 roku nie znajmniej była istotna różnica. On napisał taki bardzo ostry esej, gdzie się zmieszał z błotem tą rewoltę studencką na Zachodzie. Są brudasy, analfabeci, barbarzyńcy, nie chcą się uczyć i tak dalej. I to się okazało, że to drugali w podziemiu. To świetny tekst, jak to on. Pisał nadzwyczajnie zupełnie. No ale tak się złożyło, że miałem okazję z nim rozmawiać. To był 76-7 rok. I spierałem się z nim, z moim mistrzem. I mówię, Leszku, masz w bardzo wielu sprawach masz rację. Brudni nie znają rosyjskiego, fascynują się Mao Tse-tungiem, czy Castro, to głupie wszystko. Ale Leszku, to są nasi potencjalni sojusznicy. Oni mają serce po właściwej stronie. Oni będą z nami. Rzeczywiście chwilę potem to ci ludzie, a nie konserwatyści żadni, jeździli, people ratować tych Wietnamczyków, którzy uciekali spod komunistycznego reżimu. To oni do Polski przywozili powielacze, bibułę i tak dalej. Otóż ja myślę, że Havel do takich ludzi miał bardzo dużo sympatii. I ja bym w tych kategoriach widział rozmaite spory, które mają, wiesz, wymiar generacyjny. Że z jednej strony, oczywiście, że ci, którzy przychodzą, że oni mają tą naturalną przewagę, że młodsi są, uniknęli pewnych błędów. I w związku z tym mają więcej takiej bezwzględnej odwagi w myśleniu o przyszłości. I to jest ich siła. Ale kiedy oni idą za daleko i uważają, że Marksa, czy Platona, czy Tocqueville'a można spalić na stosie, bo to jest nic nie warta mieszczańska literatura, to ja mówię, i myślę, że Havel by mi przyznał rację. Stop, przestańcie uważnie humanizm i terror Merleau-Ponty'ego, bo to was może tam doprowadzić. Havel był w myśleniu integralnie antytotalitarny, integralnie. I w tym sensie on by się dzisiaj nigdy nie godził na tą brunatną, czy zieloną falę pretotalitarnego populizmu. I kiedy mnie, Krzysiu, pytasz, ja przyszłość widzę, to ja widzę tak. Trzeba się wziąć za ręce i powiedzieć nie godzimy się na coś, mam na myśli wziąć się w tym sensie, rozumieć, co najważniejsze jest. Havel miał taką ideę, o której pisał, no to termin zaczerpnął od Wacława Bendy. Polis. Trzeba budować polis. Paralel. Słucham? Równoległe polis. Równoległe polis, tak. I to jest ta wizja. Oczywiście Sławek ma rację, że i w Czechach, i w Słowacji było mniej pola do tego. Niemniej jednak intelektualnie ta idea się sprawdziła. O, tam oczywiście nie było takiej skali jak w Polsce. No ale jak pochwalę się jednak, to polskie wydawnictwo, gazety, ja pracowałem, pierwsza wydrukowała Siłę bezsilnych Wacława Havla. I jak na sądzie ostatecznym stanę przed Panem Bogiem i mnie spytają, co dobrego człowieku zrobić w życiu, to powiem, wydrukowałem Wacława Havla. Dzięki, Adamie.
Nie wiem, ale jest tu z nami Masza Gessen, wiesz, która pisze książkę o Parallel Polis teraz, o nowych modelach alternatywnego życia, więc coś jest na rzeczy w tym, co powiedziałeś o szukaniu nowych dróg czy modeli zawiązywania wspólnoty życia społecznego. Ale widziałem, Michale, że się bardzo buntowałeś w którymś momencie, jak Adam mówił o konserwatyzmie Havla. Chcesz coś dodać? Ja jsem se smál a Adam se na mě nebude zlobit, ale já se nenechám zatáhnout do diskuze, jestli byl Havel konzervativec nebo progresivista, protože by se do ní nenechal v první řadě zatáhnout on sám. Já se tylko śmiałem i Adam na pewno się nie pogniewa, że ja się nie dam wciągnąć w taką dyskusję, czy Havel był postępowy, czy konserwatywny, bo przede wszystkim sam Havel by się w taką dyskusję nie dał wciągnąć. On o tom také psal, pořád se ze mnie někdo snaží udělat levičáka nebo pravičáka, pořád se mě někdo snaží nasunout do nějaký škatulky, ale já se v žádné té škatulce nevidím. On zresztą sam o tym pisał, že ciągle ktoś mě chce v jakąś szufladkę wrzucić, czy to lewicowca, czy prawicowca, ale já se nie widzę v žádnej z tych szufladek. Václav Klaus považoval Václava Havla za komunistu nebo kvázi komunistu, dokonce se v tom smyslu vyjádřil. Tony Judd, o kterém tady byla včera přednáška, ho považoval, nebo aspoň v určitém stádiu, za neokona. Tebe taky, mimochodem, Adame. Jo? A to je jaksi problém těch kategorií stranicko-politických a já myslím, že každý, kdo znal Václava Havla, tak ví, že se do těch stranicko-politických kategorií nikdy nevyšel. Václav Klaus wielokrotnie znaczy uważał Havla i wielokrotnie o tym nawet wprost mówił, że jest neokomunistą albo komunistą. Quasi komunistą, ale i komunistą. A mówił quasi idiota. A Tony Judd uważał go za neokonserwatystę, ale to są i Adam, ale to są rozważania, w które Havel by się nie dał wciągnąć, bo uważał, że w żadne szufladki polityczne w żadnej szufladce politycznej nie znajdował dla siebie miejsca. Havel napsal takovou větu, která mě pořád pronásleduje, že nejlepší myšlenkou je ta, která alespoň v principu připouští možnost, že všechno může být úplně jinak. Havel napsal takovou kiedyś takie zdanie, które mnie przez cały czas fascynuje, że najlepszą ideą czy najlepszą myślą to jest taka, która w zasadzie dopuszcza możliwość, że wszystko może być zupełnie inaczej. A w tym sensie był Havel czeski sceptyk. I w tym sensie Havel był czeskim sceptykiem. Martine, Češi nejsou euroskeptici, Češi jsou prostě skeptici, to je nějakým způsobem nás. Martině, Češi nie są euroskeptikami, Češi są w ogóle z zasady sceptykami. Ale Havel byl skeptik naděje. Jo? Ten skepticismus lze nalézt zejména v jeho hrách, v jeho divadelních hrách. To jsou hry o nepoučitelnosti lidské povahy, o slabosti lidské povahy a tak dále. Ten sceptycyzm jego można znaleźć przede wszystkim na przykład, przede wszystkim właśnie w sztukach, które są
pełne takich sytuacji, które mówią o tym, że niewyuczalna jest natura ludzka, że słaba jest. Ale jeho eseje są eseje nadzieje toho przeświadczenia, że nieco ma smysł, nie protože to jest úspěšný, ale protože to ma smysł. Ale jego eseje są pełne nadziei i one mówią o tym, że coś ma sens nie dlatego, że to jest, że to będzie sukces, tylko dlatego, że to ma sens. A w tym sensie ma Adam prawdę, że prostě ten filozof jest odsouzen k porażce, nebo to si říká možná ty dokonce. I w tym sensie macie rację, że ten filozof jest jakoś skazany na porażkę. Ale já bych se ještě na závěr na chviličku vrátil k té střední Evropě, protože tady v ní sedíme a tady o ní mluvíme a to je něco, co mě na tom odkazu Havla trochu trápí. Ale wróciłbym jeszcze do tego przesłania Europy Środkowej, no bo jesteśmy w niej i o niej mówimy. I jest to też coś, co w tym... W tej myśli Havla mnie trapi mnie. W tym projewu k polskiemu Sejmu a Senatu 23. ledna 1990 tam siedział jako senator. Poslanec. Tak jako poslanec. No nie wiem, że poslanec. Niec był si poslanec. Nie wiem, że poslanec. Poslanec. Okej. Tak... Havel, jak si mluví o tom návratu do Evropy, mluví tam už před tím setkáním v Bratislavě o té myšlence té středoevropské porady a společného postupu? W przemówieniu wygłoszonym w Sejmie w styczniu 90. roku, gdzie Adam siedział jako poseł wtedy, Havel mówił o tej idei powrotu do Europy, mówi o tym bardzo wyraźnie, ale też jakoś tam nakreśla już pierwszy szkic takiej współpracy środkowoeuropejskiej i tego, co potem się rozwinęło. Ale současně mluví o tom, že nechceme přijít do té Evropy s prázdnýma rukama, že přinášíme do Evropy svoji vlastní nezaměnitelnou zkušenost těch 40 let totality. Ale jednocześnie mówi tam o tym, że nie chcemy przyjść do tej Europy z pustymi rękami, że my przynosimy taką niepowtarzalne doświadczenie 40 lat totalitaryzmu. Svoji prostě zkušenost s tím diktátem jednoho názoru, jedné strany, jednoho přesvědčení, jedné ideologie a tak dále. Svoje doświadczenie życia z jedną ideologią, z jedną pravdą, z jednym przekonaniem, z jedną partią i tak dalej. A nejenom v tomhle textu, ale i v jiných vystupuje jako prorok dialogu, porozumění, diverzity, nekonfrontace. Ale i nie tylko w tym przemówieniu, lecz również w wielu, wielu innych przemówieniach i tekstach występuje jako taki zdecydowany zwolennik, czy wręcz prorok niekonfrontacji, dialogu, porozumienia, dyskusji. A jedna rzecz jest, jeśli jsme dokázali tohle poselství internalizować my sami we střední Evropě. I jedna rzecz jest taka, czy my potrafiliśmy internalizować to doświadczenie tak Havla, czy my sami potrafiliśmy to zastosować w Europie Środkowej? A ta druga rzecz, jeśli się nam ho podarzyło przedać, tak jak Havel doufal naszym europejskim przyjaciołom. I druga rzecz to, czy udało nam się to doświadczenie przekazać
naszym partnerom, przyjaciołom w Europie, o czym Havel mówił. A ja mam trochę strach, żeśmy ani w jednym, ani w drugim ohledu zupełnie nie uspieli. No. A ja niestety mam taką obawę, że ani w tej pierwszej, ani w tej drugiej sprawie nie udało nam się zbyt wiele. Czyli jest jeszcze jakaś praca dla środkowoeuropejczyków nad tym dziedzictwem, tak, która jest nieprzerobiona. Zwracam się do Marty teraz, do twojej perspektywy. Jeszcze powracam do Forum Środkowoeuropejskiego, Marto, do tego, co powiedziałaś o takim konstruktywnym podejściu odłożenia sporów czy negatywnych rzeczy, które mogłyby pogrążyć te nasze dyskusje czy poszukiwania. Ja z tego forum na przykład bardzo pamiętam Agnes Heller, już świętej pamięci, która przy tych wszystkich sceptykach, ale też pesymistach środkowoeuropejskich miała jakiś wigor działania, takiego buntu w sprawach społecznych. I pytam o tego człowieka duchowego, wiesz, o tego, który będzie teraz szukał na nowo z perspektywy twoich doświadczeń, tego, o czym widzisz jako najważniejsze do dyskusji, do tego, co musimy wziąć na siebie, ku czemu się skierować, wiesz, w tym czasie, czyli gdzie dzisiaj szukać Havlowskiego człowieka duchowego, w jakich poszukiwaniach? Keď položil tú otázku, keď hovoril teraz pred chvíľkou Michal Žantovský o tom, ako ho vlastne trápi tá nenaplnená výzva pre strednú Európu priniesť na miesto prázdnych rúk skúsenosť s neslobodou. Mówił o tym przed chwilą Michal Żantowski, jak go martwi to, że to nasze doświadczenie nie zostało jakoś przekazane właściwie i że to jest jakby taka ciągle niezrealizowana misja. Tak obawiam się, że tam już jest zupełnie jasna ta odpowiedź, že túto skúsenosť v politickom zmysle, že sa ukazuje byť akoby zbytočná. I obawiam się, że jeśli chodzi o w takim politycznym, w politycznej płaszczyźnie, że to doświadczenie wydaje się zupełnie zbędne, niepotrzebne. Zbytoczna, albo minimalnie się da podać, można nieprenosna. Albo przynajmniej nieprzekazywalna. Ale to, co ostawa, co aj rozhodnie prenosne jest ta, jako sme tu niekoľkokrát použili ten pojem, ten predpolitický odkaz. Ale to, co jest przekazywalne, czy co jest do przeniesienia, czy inspirujące, to jest to, o czym tutaj kilkakrotnie już była mowa, czyli ten taki przedpolityczne doświadczenie. To, co jest tak najkrystalicznie sformułowane, asi práve v Moci bezmocných, v tej eseji, ktorá zmenila paradigmu myslenia mnohým generáciám už. To, co jest chyba tak najlepiej, najlepiej sformułowane u Havla w Sile bezsilnych, czyli w tym wielkim eseju jego, który no, zmienił paradygmat myślenia właściwie kilku pokoleniom. Można práve tým, že sa nedá povedať, či je to či je to esej o morálke, o politike, alebo či je to filozofická esej, lebo jej zmysel je pravdom, že všetky tieto veci sú jedným celkom. Może właśnie dlatego, że trudno to zaklasyfikować, czy to jest esej polityczny, czy moralny, czy filozoficzny, bo jest to właściwie wszystko w jednym.
Dnes nemá ten zeleninár, o ktorom píše, ikonicky, o ktorom píše Havel, dilemu, či má vyvesiť nejaké politické heslo. Dzisiaj ten kierownik z sklepu, z zieleniaka, nie ma właściwie dylematu, czy ma wywiesić jakieś hasło polityczne, czy nie. Ale czyli zupełnie my wszyscy, jako aj my wszyscy z nim, zupełnie innym, a o wiele zdało by się, że cięższym dylemam, ale to jest iba ilut. Ale bo dzisiaj on staje przed dużo trudniejszymi wyzwaniami, tak jakby się wydawało, ale to jest złudzenie. Pretože nie są tak dokonale pomenowane, iba preto. Ale tylko dlatego, że one są, nie są tak precyzyjnie określone czy nazwane. Tylko dlatego. Także to, co ostáva, co je, co jako aj w tej esej sa píše, ma uniwersalną hodnotu a może ją uplatnić ktokolwiek. Czyli to ma ciągle uniwersalną wartość, z której może skorzystać każdy. Je to, że my już mamy, my już wiemy, co są społeczeństwa ludzi, niezależnie od jakiejkolwiek mocy, aj mocy oligarchii a pieniędzy, to są jakieś społeczeństwa zmysłu. Że my już wiemy, że są, że istnieją takie wspólnoty ludzkie, zbiorowiska, które są wolne od, także od, przed oligarchami, i że to są takie wspólnoty z jakiegoś sensu. Żeby to indziej na świecie ludzie nie wiedzieli. Oczywiście to nie jest tak, że gdzie indziej ludzie na świecie czegoś takiego nie znają. Ale myślę si, że już, że jest to specyfikum, która, że jest to częścią tej DNA historycznej, kulturnej, prawie naszej części świata. Ale myślę, że to jest właśnie taką częścią DNA tej naszej taką historyczną, też taką tej naszej części świata. Że my wiemy, kiedy tu siedzimy spolu, co to znaczy? Że my, jak tu siedzimy razem, wiemy już, co to znaczy. Dziękuję. Dziękuję, Marto. I jeszcze pytanie do Martina. Powiem tak, Martinie, i chcę cię o to zapytać, bo mi dała do myślenia wiadomość czy wiedza o tym, że nie podpisałeś karty 77, tak zresztą jak twój ojciec Milan, legenda opozycji czechosłowackiej, ale z innych względów Milan Szymeczka nie podpisał. Natomiast ty nie podpisałeś karty 77, dlatego że uznałeś, że ci, którzy podpisują sygnatariusze tej karty, walczą o socjalizm z ludzką twarzą, co się wydawało tobie czymś anachronicznym, bo ty w ogóle nie chciałeś socjalizmu i ty w ogóle o co innego chciałeś walczyć. Czyli myślę o tym twoim radykalnym buncie wtedy ku czemuś nowemu. I teraz jak to jest dzisiaj? Czy ty czujesz w sobie ten rodzaj buntu, jaki wtedy czułeś? Czy podoba ci się socjaldemokracja? Czy jest coś, co żywi jakby dalej twój bunt? Ja, to bola vtedy generačná záležitosť. Nešlo ani tak o to, že veľa signatárov charty alebo aj jej autori, okrem Václava Havla, boli viacerí z nich bývalí komunisti, reformní. To było wtedy kwestia pokoleniowa. To nie chodziło o to, że wielu, czy może większość sygnatariuszy karty 77 to byli komuniści. Ten základný argument bol, že oni sa pokúšali akokoľvek formálne z taktických dôvodov o dialog s režimom. Tým głównym argumentem było to, že oni chcieli, próbowali
bezskutecznie, ale i z taktycznych względów jednak doprowadzić do jakiegoś dialogu z władzą. A ja sam nie chciał żadny dialog z komunistami. Pre mnie komunisty nie egzystowali jako niekto, z kim by som sa mal, s kým by som mal viesť dialog. Ja som práve vychovaný disidentskými, vlastne tou staršou generáciou. Pre mňa bolo kľúčové pokúšať sa žiť dôstojný život v slobode, ktorá bude nezávislá na režime. Ale ja nie chciałem żadnego dialogu z tą władzą komunistyczną. Ja dlatego właśnie, że byłem wychowany w rodzinie dysydenckiej, chciałem żyć swobodnie, zupełnie inaczej i mnie dialog z tą komunistyczną władzą kompletnie nie interesował. Ale mylił som sa. Ale myliłem się. Myslím si, że wtedajšia celá idea Charty 77 bola geniálna. Myślę, że ówczesna idea Charty 77 była genialna. Ona mala v sebe morálny etos a zároveň brilantnú taktiku. Miała v sobie zarówno moralny etos, jak i błyskotliwą, fantastyczną taktykę. A teraz je ale problém, keď sa pýtaš na to, čo dnes. Ja sa priznám, že som bezradný, lebo nevidím, morálny etos si viem nejaký definovať, ale neviem si definovať taktiku. Ale kiedy pytasz mnie o dzisiejszą sytuację, to muszę powiedzieć, że jestem, że czuję się bezradny, bo ja jakiś moralny etos oczywiście jestem w stanie sformułować, ale nie widzę tej taktyki. A myślę si, że po prvé jest to jedna z przyczyn preto, lebo reżimy, które w tej chwili nas obklopują, albo prямо w nich żyjemy, a to jest od Bieloruska przez Orbána aż po Polsko, neustále menia svoju taktiku a prispôsobujú, vyvíjajú sa. A dzieje się tak dlatego, że reżimy, z którymi mamy do czynienia, poczynając od Białorusi przez Orbána aż do dzisiejszej Polski, nieustannie zmieniają swoją taktykę. One się dostosowują, one są innowacyjne. A my nie stihamy, tak jak hovorila Marta, my ich nestíhame definovať, lebo sa nám pred očami ako améby menia a to zlo je kreatívne. My, tak jak powiedziała Marta, my nie jesteśmy, to dzieje się tak szybko, że my nie jesteśmy w stanie tego zdefiniować, że te systemy są tak kreatywne i takie, tak zmieniają swoje kształty, że my nie potrafimy się określić. Także kiedy Václav Havel napisał Moc beznocnych, to już było skoro 8 roków po tym, co ten reżim już był w podstate gotowy, definowany. On mal dosť času o ňom premýšľať a popísať ho, lebo už bol nemenný. Kiedy Václav Havel napísal svoju Siłę bezsilnych, to już było jakieś 8 lat po tym, kiedy ten reżim się już utworzył, ustabilizował. I Havel miał dość dużo czasu na to, żeby się nad nim zastanowić, bo on już był, w zasadzie już był skostniały i niezmienny. A i tak to trwało 8 roku. A i tak trwało to 8 lat. A ja si skôr myślę, że kiedy mówimy o Havlowi, że jesteśmy skoro w sytuacji, v ktorej sa on ocitol v roku 69, keď sa ten režim ešte len začal tvoriť, ten normalizačný československý režim po okupácii. I kiedy mówimy tutaj, wspominamy tutaj Havla, to ja myślę, że on w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy dzisiaj, znalazł się mniej więcej około roku 69, kiedy ten reżim po 60, po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego dopiero zaczął się tworzyć, to były pierwsze zręby tego. A wtedy vznikla slávna polemika s Milanom Kunderom
Václava Havla, kde Kundera heroizoval československý národ. A Václav Havel hovoril, nie, nás čaká, Václav Havel videl, čo nás čaká, na rozdiel od Kunderu, a mal jednu radu. To, čo hovorila včera Irena. My musíme teraz každý deň pracovať na sebe, na spoločnosti a našim životom bude nekonečná séria drobnej práce. I wtedy właśnie miała miejsce taka znana polemika, zresztą znana również i w Polsce, drukowana w Polsce, polemika między Havlem i Kunderą, gdzie Kundera heroizował czeski naród i ten jego opór i przyszłość, a Havel pisał, nie, nas czeka teraz to, o czym wczoraj mówiła Irena, nas czeka cała seria drobnej pracy, nieheroicznej, którą musimy wykonać. A tu właśnie potem samozrejme już viacerí, ano, tak wznikla idea paralelnej polis. No i właśnie, tak powstała ta idea tej paralelnej polis. O której, Krzysztof, ty velmi dobre wiesz, ty nie budujesz paralelną polis, ty si wybudował paralelne królestwo. O której ty, Krzysztofie, doskonale znasz, bo ty nie budujesz paralelnej polis, ty zbudowałeś paralelne królestwo. Ja się jeszcze już nie będę, już kończę, ale mi to nie da. Ja som, kiedy mówię stale o odkaze Václava Havla, ja si spomínam na posledné stretnutie s ním, bolo to na jeho narodeniny v októbri, o dva mesiace na to zomrel a všetci sme videli, že umiera. Ja już kończę, ale jednak nie mogę się powstrzymać i powiem jeszcze jedną refleksję. Ja ostatni raz rozmawiałem z Václavem Havlem na jego urodzinach. To było dwa miesiące przed śmiercią. Myśmy go widzieli wszyscy i wiedzieliśmy, że on umiera. A ja som staliśmy spolu sami a ja som sa spýtal, ako drzí, ešte stále drzí človek, ale bol to môj priateľ. O čom premýšľa? Staliśmy przez chwilę sami i ja jako wciąż jeszcze bezczelny człowiek spytałem, no bo w końcu był moim przyjacielem. O czym teraz rozmyśla? A on mi powiedział, że premyśla o tym, że samotny fakt naszej egzystencji jest dôkazom jej zmysłu. A on mi powiedział, że rozmyśla nad tym, że sam fakt naszego istnienia jest dowodem na jej sens, na jego sens. A kiedy on się spytał, jaki ten zmysł jest? A kiedy go spytałem, a jaki w tym widzi sens? On powiedział, zachować cywilizację. A odpowiedział, zachować cywilizację. A to jest odpowiedź, Krzysztof, którą podľa mnie wszyscy cítime, że to jest, to presne to jest to, co ty robisz. A to byśmy tak w takomto duchu właśnie mali uważać wszyscy. No ja myślę, że to jest, no, że to jest absolutnie trafna odpowiedź, że to jest, ty, Krzysztofie, doskonale o tym wiesz, bo ty to robisz. I myślę, że tak powinniśmy chyba wszyscy odpowiadać. Zanim zaproszę Państwa do rozmowy i do pytań, Sławku, co robić? Ale też może po tym, co Martin powiedział, jak robić? Może to jest też pytanie o taktykę. To słynne pytanie Mikołaja Czernyszewskiego, wcale nie Lenina. Chętnie podejmę, bo rzeczywiście mówić tak, tutaj, na wprost. Dobrze. Nie jest łatwo faktycznie zastosować dzisiaj, używać to może brzmi zbyt kolokwialnie, wdrożyć czy zastosować tę spuściznę Havla dzisiaj, ale jak się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, które można zachować.
I tutaj treść, tak po prawdzie, nie jest dzisiaj bardzo nowatorska w tym sensie, w jakim filozofia polityczna, myślę o tym przedpolitycznym komponencie, czyli krytyce kultury, krytyce techniki, krytyce konsumpcjonizmu, wprowadzeniu tych wątków ekologicznych. To jest oczywiście fascynujące, że Havel to potrafił zrobić w latach 70. ruchów społecznych, NGO-sów. To są rzeczy, które są tak avant la lettre, które się w ogóle nie śniły w latach 90. wielu Polakom. W tym sensie nawet 2000 też nie były jakoś wcale popularne dla wszystkich. Natomiast to, co wydaje mi się bardzo istotne, to forma, to znaczy pisarstwo polityczne, które w gruncie rzeczy dzisiaj zamiera. To oczywiście wiąże się z kryzysem mediów, z tym skróceniem też tego, jakie teksty jest w stanie człowiek dzisiaj przeczytać, ile jest w stanie uwagi poświęcić, ale wydaje mi się, że pisarstwo polityczne, czy jakiś rodzaj eseistyki politycznej, w Polsce jest wielka tradycja takiej eseistyki politycznej, w Czechach, czy w tym obszarze czechosłowackiej kultury także, wydaje mi się czymś też niezbędnym dla jakiejś kondycji politycznej czy kultury politycznej. Nie wiem, jak to obronić, albo poza tym, że jakoś staram się, czy my w ramach swojego środowiska staramy się tego bronić, ale wydaje mi się, że ta forma jest na pewno aktualna. To znaczy, to jest tekst, który jest inspirujący i zawsze będzie inspirujący. Właśnie w kategoriach formy, jeśli się nawet nie broni, jeśli chodzi o treść, no bo jest inny kontekst, czas i tak dalej. Druga rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna i też, która jest aktualna i będzie, to jest to spotkanie ponad narodami. Tutaj dużo o tym mówiliśmy, ale ono też mi się wydaje czymś, co jakoś jest, no akurat to, że się dzisiaj spotykamy, jest zaprzeczeniem tego, co mówię, ale to też nie jest coś oczywistego, ten rodzaj. A w tym obszarze środkowoeuropejskim to w pewnym sensie zniknęło ze świadomości tak mniej więcej na tym etapie, jak zniknęła Gazeta Środkowoeuropejska jako dodatek do Gazety Wyborczej i nie bez powodu. Więc wydaje mi się, że to jest i w tym sensie forum Marty jest oczywiście takim unikatowym doświadczeniem i bardzo, bardzo ważnym. Trzecia rzecz to jest jakiś rodzaj takiego konsekwentnego nonkonformizmu. Havel bardzo dużo pisze o cierpliwości w polityce, co jest taką niby banalną kategorią, ale w gruncie rzeczy fundamentalną, szczególnie dzisiaj. To znaczy sprawy nie załatwia się, na pytanie co robić nie odpowiada się szybko. Niestety, żeby coś zrobić, potrzeba dekad i jeśli ktoś jest na to gotowy albo chce, to musi być na coś takiego przygotowany. I akurat tym się Havel bardzo dużo zajmuje. To znaczy tym, na przykład jak trafia do więzienia, to w tych listach do Olgi też pisze o kategorii nadziei, dlaczego jego przyjaciele wyjechali, dlaczego on został. Skąd bierze w sobie takie przekonanie, że to ma sens, a przecież ten sens nie przyjdzie jutro, pojutrze, ani pewnie za 5-10 lat. Ten rodzaj refleksji, wydaje mi się, mógłby być bardzo też jakoś ważny dzisiaj, potrzebny i inspirujący. Czwarta rzecz, a mam, to już będzie ostatnia, to wydaje mi się jednak, to akurat to najbanalniej zabrzmi pewnie, to jest jednak to jest też moralność w polityce, to jest trochę to, o czym Tim pisał o tyranii. To znaczy, to też jest taka kategoria, która w tym postmodernistycznym świecie zrealizowanej konsumpcji, takiej, jakby przegraliśmy to już w takim sensie, że bardzo ciężko sobie wyobrazić rewolucję taką egzystencjalną, która sprawia, że jesteśmy dezerterami z tego społeczeństwa konsumpcji i nagle jest nas tylu, że jakby odwracamy. Czy pandemia w jakimś sensie jest taką, okazała się dość pomocna i jakieś wyspy możemy sobie wyobrazić, że tego bronimy, ale siła bezsilnych, i to jest moje ostatnie słowo, i tu się nie zgadzam z Martinem, nie jest tekstem przede wszystkim o reżimie. Tam jest niewiele o reżimie. To nie jest człowiek zbuntowany Miłosza, który
krok po kroku dekonstruuje i pokazuje, jak ta maszynka działa, a później pokazuje, jak ta maszynka działa w świadomości ludzi, jak ich korumpuje intelektualnie czy moralnie. To jest tekst o moralności w gruncie rzeczy w polityce i ta fundamentalna kategoria tego kierownika warzywniaka to jest jednak z poziomu etyki czy z poziomu moralności. I gdyby to połączyć wszystko razem, to ten rodzaj pisarstwa politycznego, który byłby i o moralności, i o polityce, to jest coś, co sprawia, że Havel tu na pewno się zawsze obroni i dziś, i jutro. Dziękuję bardzo i czas na to, żebyście Państwo się włączyli do tej rozmowy. Tim Snyder, bardzo proszę, Timie. Więc nawiązując do tego, co Sławek mówił i do ogólnej kwestii, czy Havel aktualny jest, albo w jakim sensie Havel może być aktualny, chciałbym zwrócić uwagę może inaczej charakteryzuje ten tekst. Mi się wydaje, że ten tekst, chodzi mi o siłę bezsilnych, o moc bezmocnych, to jest tekst anti-behawioralistyczny. To jest tekst o tym, jak nasz wolność nie polega na racjonalizmie, nie polega na racjonalnych wyborach. Bo jeżeli wszyscy jesteśmy racjonalni, to jakiś tam reżim dowie się, czego potrzebujemy. I już jest po wszystkim, tak? Jeżeli jesteśmy racjonalni w tym sensie, że mamy potrzeby, takie racjonalne, fizyczne, zwierzęce, to nie możemy być wolny, bo jakiś tam normalizujący się reżim nas zrozumie. Więc i Havel pisze absolutnie eksplicite, że moc polega na tym, że moc zmusza społeczeństwo do stanów jak najbardziej prawdopodobnych. Mi się wydaje, że to jest zdanie najsilniejsze w ogóle w tym eseju. Że chodzi o prawdopodobieństwo. I jeżeli tak jest, to mi się wydaje, że właśnie w tym tkwi aktualność. Bo jak słusznie się mówiło, reżimy być może nie są przewidywalne teraz. Ale my jesteśmy przewidywalni. Jesteśmy coraz bardziej przewidywalni. Im bardziej nasza polityka, nasze społeczeństwo jest digitalizowane, tak? Im bardziej my jesteśmy przewidywalni. Jesteśmy przewidywalni, jak jesteśmy za, jesteśmy przewidywalni, jak jesteśmy przeciw. Tak? I chodzi o to, Havlowi chodziło o to, ażebyśmy nie byli przewidywalni. Tak? Chodziło o to, nie o za, nie o przeciw, ale jak Michał mówi, inaczej, po prostu inaczej. Więc mi się wydaje, że to jest aspekt jego myślenia, który w naszej digitalnej normalizacji, bo właśnie jesteśmy w takim stanie, to jest, jak Sławek mówił, jesteśmy w normalizacji, ale normalizacji, Havel to przewidział, bo on mówił, Adamie, to on pisał, że Czechosłowacja komunistyczna jest jednak częścią Zachodu. I to jest część Zachodu, jakby w przyszłości z Czechosłowacji za lat 70. można powiedzieć, jak będzie wyglądał Zachód. Tak? Że my jesteśmy ostrzeżenie, że tak będzie. Będzie taka technologiczna normalizacja i więc nasze doświadczenie z naszej normalizacji może być pożyteczne. I mi się wydaje, że to się sprawdziło, że akurat to się sprawdziło i że kategoria nieprzewidywalność jest dla nas teraz jak najbardziej aktualna i ważna. I cieszę się, że jestem w Polsce, bo nie muszę stawiać pytania, tak? To po prostu może coś tak powiedzieć. Bardzo proszę. Kto jeszcze z Państwa? Bardzo proszę. Tak, przypominam tym z Państwa, którzy byli na pierwszym Tony Judd Lecture, kiedy Timothy Snyder
mówił o wolności i o książce, którą pisze, która ciągle pisze. Myślę, że ta kategoria nieprzewidywalności już się wtedy mocno pojawiła. Teraz możemy ją odczytać jako słucha Havlowskiego właśnie. Tak jest. Kto jeszcze z Państwa chce się włączyć do tej rozmowy? Bardzo proszę. Tam, za. Tak. Ja nie tyle chciałbym się włączyć do rozmowy, co jednak postawić pewną kwestię. Proszę. Które pewnie będą zawarte jakieś moje refleksje od razu. W związku z wątkiem, który się już pojawił tu w dyskusji, raz krócej, raz na dłużej, chodziło o ten konflikt Abrahama Havla związany z przyjęciem roli politycznej, tak? Zmianą wyjścia z roli literackiej, takiej na pewno introwertycznej, jako przejściu do tej roli bardzo ekstrawertycznej, czyli politycznej. Od Sokratesa do Peryklesa. Tak jest. I z czego to mogło wynikać? Czy bardziej z jego temperamentu osobowościowego, czy bardziej z siły nonkonformizmu, czy może tego, że polityka w jego odczuciu była konkurencją, która chciała zniszczyć jego życie literackie, była konkurencją taką negatywną, czy może tym rządziło coś jeszcze innego? Je to paradox, který si Havel určitě uvědomoval, který reflektoval, který se projevoval v jeho váhání, jestli má přijmout tu prezidentskou nominaci a tak dále. To byl paradox, který oczywiście Havel sobie uświadamiał i nad którym się zastanawiał i rozważał, czy ma przyjąć tę kandydaturę prezydencką. Ale nakonec ten paradox vždycky řešil v téhle i v jiných situacích jeho naprosto výjimečný pocit odpovědnosti, který měl někdy až jaksi hypertrofovanou podobu. On se cítil skutečně osobně a často provinile jaksi zodpovědný za to, co se děje, takže ta alternativa, že tu odpovědnost nepřijme, ta prostě nakonec se vylučovala. Ale no to zawsze w takich przypadkach Havel decydowało coś, znaczy jego poczucie odpowiedzialności, że to miał po prostu to poczucie odpowiedzialności osobistej, miał jakąś wręcz hipertrofię tej odpowiedzialności, że on się czuł odpowiedzialny za wszystko i czasami wręcz nawet z jakimś poczuciem winy. W związku z tym w ogóle nie istniała taka możliwość, żeby on się zrzekł jakiejś odpowiedzialności, żeby jej nie przyjął na siebie. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa chce się podzielić albo swoją refleksją, albo zadać pytanie? Bardzo proszę. No, myślę, że teraz mi przychodzi do głowy, nie wiem, czy Państwo pamiętacie takie hasło z początku lat 90. Havel na Wawel? Więc no oczywiście tak odnoszę się do tego symbolicznie, ale myślę, że Václav Havel jest ciągle postacią, która jest z nami. Jest człowiekiem, który inspiruje, który otwiera horyzonty, który otwiera te okna, o których Marta mówiła dookoła nas, że ta kategoria jego człowieka duchowego nie traci nic na znaczeniu. Być może z tego, co usłyszeliście Państwo, ja mam też takie wrażenie, że nawet jest inaczej niż 10 lat temu, to znaczy kiedy Václav Havel odchodził od nas i wtedy może bardziej czuliśmy, że on jest należne do przeszłości, że po tych 10 latach bardziej czujemy go bliżej, jakby
człowieka z tym programem, z tymi ideami, które mocno korespondują z naszą przyszłością, niepokojem o naszą przyszłość, więc strasznie wam dziękuję za przybycie, za tą debatę, za sam pomysł, żebyśmy pamiętali Wacława Havla i z tą nadzieją zostawiam państwa z myślą o budowaniu paralelnych polis, czyli jakby życiu, czy znajdowaniu takich możliwości, bo to była też taka idea Wacława Bendy, żeby żyć jakby tak, jakbyśmy naprawdę chcieli, niezależnie od tego, jakie są zewnętrzne okoliczności, żeby mieć odwagę, cierpliwość i wszystkie inne elementy tej taktyki po to, żeby potrafić tak żyć. Być może to jest utopia, być może to jest coś, droga, na której się przegrywa, ale myślę, że w ogóle warto na tej drodze być i jej nie oddawać. Bardzo dziękuję. Marta Sineczkowa, Adam Maciej Sileczka, Sławomir Sierakowski i Andrzej Jagodziński. Dziękuję bardzo.